Cześć, z tej strony Sławek z Ewa Start. W tym filmie przejdziemy do omówienia wyzwania z pierwszego newslettera. E, otrzymaliśmy od Was pięć rozwiązań i stwierdziliśmy, że na dobry początek omówimy wszystkie z nich. Dzięki temu będziecie mieli feedback i mam nadzieję, że będziecie mogli dzięki temu stać się jeszcze lepsi. Jednocześnie zaznaczam tutaj, że nie wiem wszystkiego na temat Jawy, więc będzie to moja subiektywna opinia. Opowiem, jak ja bym pewne rzeczy zrobił, co bym zapisał inaczej, ale nie musicie się z tym zgadzać. I jeżeli się z tym nie zgadzacie, to zachęcam do komentowania. Będzie to wartościowe i dla mnie, i także dla innych osób, które oglądają ten film. Wyzwanie polegało na tym, że pod adresem, który znajduje się tutaj Mamy zestaw danych. Ten zestaw danych zawiera informacje o urodzeniach w Nowym Jorku, a konkretnie o imionach, które były nadawane nowo narodzonym dzieciom, z tego co pamiętam, w okresie 2011-2016. Są tutaj też informacje na temat matki tych dzieci i płci. Te informacje, wbrew pozorom, też będą użyteczne, pomimo, że w zadaniu nie było to do końca wyszczególnione. W zadaniu trzeba było zdefiniować trzy metody, tak naprawdę możemy sobie wyobrazić, które zwrócą 10 najpopularniejszych imion, najpopularniejsze imię żeńskie oraz imiona rozpoczynające się od jakich liter są najpopularniejsze. Każdy z tych punktów omówimy osobno. No i przejdźmy do omówienia propozycji Waszych rozwiązań. Grzegorz nadesłał rozwiązanie, w którym widać, że jest raczej minimalistą, ponieważ ograniczył się do tego, że całe rozwiązanie znajduje się w jednej klasie. No ale spójrzmy tutaj najlepiej zaczynając od metody main, co się dzieje. Widać, że Grzegorz zdecydował się mierzyć czas wykonania tego programu. To nie zawsze jest Prawidłowe podejście z wykorzystaniem metody system nano time, ponieważ za każdym razem jak uruchomimy wirtualną maszynę, to te wyniki będą się różniły. Więc w rzeczywistości warto byłoby uruchomić ten program na przykład 10, może 100 razy i wyciągnąć z tego średnią. Ale jeżeli to jest tylko jakaś taka dodatkowa informacja, jest jak najbardziej ok. Tutaj, jeżeli wszystkie metody znajdują się w tej samej klasie, to zamiast tworzyć ten obiekt, wszystkie metody oznaczyłbym tak naprawdę jako statyczne. Słowa statyk nie warto jest nadużywać, ale w tym przypadku, skoro Grzegorz zdecydował się tutaj na jedną klasę, to właśnie w ten sposób bym to rozwiązał. Dzięki temu ten obiekt nie byłby tutaj potrzebny. Ok, tutaj mamy metodę, która, jak nazwa sugeruje, wczytuje plik CSV. Grzegorz tutaj dodał plik names.csv, który jest tym plikiem pobranym z tej strony, ze zmienioną nazwą. Ja przygotowałem sobie dodatkowy zestaw danych testowych, który się nazywa popular baby names Test CSV. On różni się tylko tym, że tutaj mamy dodatkowo informację Informacje przygotowane przeze mnie, dzięki czemu łatwiej jest zweryfikować to, czy wynik jest poprawny, czy nie. Znajduje się tutaj kilka. Rzeczy, na które trzeba było zwrócić uwagę. Przykładowo e, mamy Johna pisanego w ten sposób, Johna zapisanego kapitalikami. Dodatkowo e, w tych danych, które dostępne były na stronie, można było zauważyć, że niektóre imiona występują, niektóre imiona są takie same dla e, dziewczyn i chłopców. Więc przykładowo imię Charlie e, może być nadane zarówno chłopakowi, jak i e, dziewczynie. No i na to trzeba było tutaj uważać. Dobra. Ja tutaj sobie podmieniłem ten plik, właśnie na ten zestaw danych testowych, dzięki czemu będziemy zaraz mogli zweryfikować, czy wyniki są poprawne. No więc Grzegorz wczytuje tutaj listę wszystkich imion jako string, następnie zlicza ilość wystąpień imion i przypisuje to do takiej listy, w której przechowuje wpisy z jakiejś mapy. Tutaj nie wiemy, ilość wystąpień co do końca oznacza. No ale idźmy dalej. To jest wykorzystywane w metodzie Find Top Name. Tutaj zakładam że chodziło o Find Top Name czyli znajdź e, najpopularniejsze imię. Tutaj mamy Find Top Ten Names czyli znajdź 10 najpopularniejszych imion. OK. Tutaj mamy zliczanie znaków. I tutaj mamy wybór trzech najpopularniejszych liter spośród tych, które tutaj otrzymaliśmy. No i patrząc na samą metodę main, nie wygląda to tak źle. Metody są dosyć czytelne. Na podstawie samych nazw jesteśmy mniej więcej w stanie wywnioskować, o co chodzi. To, co bym poprawił już tutaj. Przykładowo, jeżeli mamy metodę find top ten names, no to zamiast definiować metodę, która jest na sztywno przywiązana do liczby 10, zmieniłbym ją na find top names, a tę dziesiątkę traktowałbym jako dodatkowy argument metody. To samo powtarza się tutaj w przypadku tej drugiej metody, też nie warto się przywiązywać tylko do tej trójki, lepiej tą trójkę e, używać jako argument wywołania tej metody. Wróćmy do tego, co było w oryginale. Dobra, tutaj wszystko wygląda ok. Eee, przejrzyjmy jeszcze szybko metodę, a za chwilę przejdziemy do omówienia wyników. Tutaj mamy metodę do wczytywania pliku. Eee, Grzegorz zdecydował się na wykorzystanie jakiejś biblioteki do odczytu plików CSV. Tutaj w tym przypadku to jest biblioteka OpenCSV. I do czego ona jest używana? Tutaj widać, że Grzegorz tworzy obiekt CSV Reader z tej biblioteki. I ten CSV Reader jest wykorzystywany do tego, że wczytujemy kolejne wiersze tekstu i tutaj pobierane jest trzecia kolumna, a trzecia kolumna no to jest raz, dwa, trzy. Właściwie to tutaj, bo z tego co widać to jest liczone od zera oczywiście, tak jak wszystko w Javie, więc Grzegorz wczytuje sobie tę kolumnę z imionami. Dobra, no i to jest dodawane do do listy, która gdzieś tutaj się znajduje. Na końcu ta lista jest sortowana i zwracana. Unikałbym czegoś takiego jak system gdzieś porozrzucane po całym kodzie, raczej bym się starał robić to w ten sposób, że skoro ta metoda zwraca listę imion to po wczytaniu tej listy jeżeli jest to przydatne, to tutaj dopiero zajmowałbym się wyświetlaniem jakichś statystyk, statystyk, czyli na przykład w tym przypadku jest to informacja, ile imion zostało wczytanych. Dzięki temu mamy jasno podzielony kod, gdzie coś wczytujemy, w którym miejscu coś obliczamy. To dosyć łatwo sobie wyobrazić, jeżeli dojdziecie do tego, czym jest wzorzec model view controller. Ok. Kolejna metoda zliczanie ilości imion. Tutaj mamy jakąś mapę, więc możliwe, że Grzegorzowi zależało na tym, żeby było tutaj sortowanie na podstawie kluczy. Do tej mapy dodawane są i zliczane tutaj w jakiś sposób imiona na podstawie tego, co znajduje się w liście. Na końcu tutaj wykorzystywany jest strumień. Mamy jakieś sortowanie na podstawie wartości. I ostatecznie zwracana jest lista z jakimś wynikiem. To, co znowu tutaj się rzuca w oczy, brak konsekwencji trochę przy nazewnictwie zmiennych. Wszędzie tutaj Grzegorz używa, prawie wszędzie używa angielskiego, a tutaj nagle pojawia się zmienna wynik. Tutaj widziałem, że gdzieś niżej było chyba też coś podobnego. Albo imię. Ale tutaj widać, że gdzieś się ta polska nazwa zaplątała. No i wszystkie metody nie będziemy omawiali linika po linijce, nie ma to tutaj e, większego znaczenia. Tutaj, tak jak mówiłem, zamiast tej dziesiątki traktowałbym to w ten sposób, że tutaj bym dodał sobie parametr limit, i wtedy tutaj w pętli też moglibyśmy dodać limit. Wtedy ta metoda służy do wyciągnięcia iluś e, e, najpopularniejszych imion, ale sami możemy przy wywołaniu tej metody określić, ile tych imion chcemy wyciągnąć. Uruchamiam program, wykorzystując ten swój testowy zestaw danych. Tutaj jest 20 imion, z czego 10 jest męskich, 10 jest żeńskich. Jak widać są one z dwóch różnych lat. Tutaj zepsułem trochę ten kod po mojej zmianie, więc przywróćmy to, co było wcześniej. Dobra, uruchamiam program. I nadal coś zepsułem. Jeszcze muszę przywrócić nazwę metody. Dobra, teraz powinno pójść. Ok, no i zacznijmy od początku. Tutaj jest most popular name. Istotne jest to, że w zadaniu było. Nie najpopularniejsze imię, tylko najpopularniejsze imię żeńskie. Więc zobaczymy, czy tutaj Grzegorz to uwzględnił. No i tutaj jest informacja o tym, że najpopularniejsze imię żeńskie to Charlie, i tutaj chyba jest ilość wystąpień, czyli 3. No i spójrzmy. Tutaj najpierw Charlie jest, ale to jest imię męskie, więc tego nie liczymy. Tutaj było tylko 10 e, takich, e, takich dzieci o, takich, o takim imieniu. Dalej mamy Charlie jeszcze tutaj i tutaj. W sumie tych dzieci było 70. No i jeżeli spojrzymy na wszystkie imiona żeńskie, to faktycznie tutaj nie ma żadnego drugiego imienia, które występowałoby w większą ilość razy. No ale spróbujmy zmienić tutaj ilość urodzenia przy imieniu Mia na 80. No i teraz to najpopularniejsze imię powinno nam wyjść, że to jest Mia, bo nie bierzemy pod uwagę ilości wystąpień, ilości powtórzeń, tutaj Charlie i Charlie, czyli de facto dwa powtórzenia, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko imiona żeńskie. Tylko bierzemy ilość dzieci, które się urodziły i którym zostało nadane, wskazane jakieś imię. Jeżeli teraz uruchomię ten program, no to zakładam, że wynik będzie taki sam jak poprzednio, więc to nie do końca jest to, czego tutaj oczekiwałem w zadaniu. Możliwe, że to jest kwestia interpretacji treści zadania, ale mi osobiście nie o to chodziło. Idźmy dalej. Mamy 10 najpopularniejszych imion. No i tutaj widzę, że. Są pewne problemy. Znowu tutaj Grzegorz skupił się na zliczaniu ilości powtórzeń danego imienia, czyli przykładowo, że mamy tutaj Charlie, Charlie i Charlie. I to imię powtarza się faktycznie w trzech wierszach w tym pliku, ale Grzegorz nie uwzględnia tego, ile razy albo ile dzieci zostało, ile dzieci otrzymało takie imię, a to było tak naprawdę bardzo ważnym czynnikiem w tym zadaniu, w zasadzie najważniejszym. Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że John jest zapisywany na dwa różne sposoby. I w tym pliku oryginalnym, jeżeli się przyjrzymy jeszcze raz tutaj, to zobaczmy sobie na imię Fiona. Tutaj mamy Fiona, Fiona, Fiona. Idziemy dalej, idziemy dalej. O, zobaczcie, że tutaj dokładnie jest ta sama sytuacja, czyli Imiona czasami były zapisywane normalnie rozpoczynając wielką literą, ale tutaj mamy też kilka imion, które są zapisane wszystkie wielkimi literami. No i jeżeli wykorzystujemy jakieś porównywanie napisów w jawie, to wielkość liter ma znaczenie i powinniśmy to też uwzględniać. Tutaj widać, że John jest liczony raz. No, właśnie, no i tego drugiego Johna nie ma. Tak naprawdę Johnów mamy dwóch, więc y, nawet trzymając się tej metodyki, John powinien być tutaj na drugim miejscu w e, tych wynikach. No i mamy jeszcze e, trzy najpopularniejsze litery, od których rozpoczynają się imiona. Przejrzyjmy sobie na szybko ten plik. Tutaj wyszło nam, że e, najpopularniejsza jest litera C, no i ona chyba faktycznie jest najpopularniejsza. Tutaj mamy C, ponieważ e, to jest Charlie i to jest e, jakiś facet. Tutaj mamy Charlie i Charlie, ale to powinniśmy raczej traktować jako jedno imię. E, więc mamy drugie wystąpienie, mamy trzecie i czwarte. Więc tutaj trzeba by było zrobić też jakąś redukcję e, pod kątem tego, że jeżeli jakieś imię powtarza się kilka razy, jeżeli powtarza się kilka razy, no to powinniśmy to tutaj brać pod uwagę i to imię traktować jako jedno. Tutaj jest kwestią dyskusyjną, czy imię Charlie męskie i imię Charlie żeńskie to jest to samo, czy nie, ale tak naprawdę tutaj dopuszczałem, dopuszczałem różną interpretację tego zadania. No i pozostałe wyniki spójrzmy jeszcze na M. Mamy Marka, mamy Michaela. Gdzieś tutaj pewnie jeszcze jest jakieś jedno imię, jeszcze mamy Miję, więc w tym przypadku jest OK, no i mamy jeszcze E, więc tutaj mamy Emily, Emma, tutaj tak naprawdę na równi to jest z Johnem i znowu, Pomimo, że jeżeli policzymy ilość wystąpień, czyli mamy pierwszy wiersz, drugi, trzeci, i tak dalej, wszystko jest OK, no to w tym zadaniu bardziej chodziło o to, że bierzemy pod uwagę ilość dzieci urodzonych, którym zostało nadane dane imię, więc nie interesuje nas do końca to, w ilu wierszach pojawiły się imiona na C albo M, albo na S, tylko imiona, które były najpopularniejsze, i dopiero. Na podstawie nich dokonujemy wyboru pierwszej litery i dodatkowego sortowania. Drugie rozwiązanie należy do Jędrzeja. No i tutaj muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz zobaczyłem to rozwiązanie, to byłem w szoku. Widać naprawdę bardzo dużo napracowania tutaj i generalnie myślę, że jak sobie je omówimy, to też będziecie wszyscy pod wrażeniem. Nie zmienia to faktu, że nie ze wszystkimi wynikami się zgadzam, co Wam też za chwilę pokażę. No więc. Zaczynając od początku, Jędrzej zdecydował się w swoim rozwiązaniu wykorzystać Springa, co jest no, bardzo fajne i pokazuje trochę bardziej skomplikowane podejście do tematu. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Tomek zadał pytanie, jak napisać kod w taki sposób, żeby był uogólniony, pozwalał wczytywać różne formaty plików, czyli na przykład albo XML, albo CSV. No i tak naprawdę tutaj przy tym zadaniu myślę, że będzie to widoczne, bo pomimo, że Jędrzej używa tutaj Springa, to można to bez problemu uogólnić do tego, jak chcielibyśmy napisać zwykłą aplikację konsolową. Zacznijmy od początku. Mamy tutaj plik konfiguracyjny Application e, Properties. E, widzimy, że są tutaj trzy profile. Profil CSV, profil XML i profil testowy. E, w zależności od tego, w którym profilu uruchomimy aplikację, to zakładam, że tutaj będą podmieniane różne implementacje. E, Jędrzej tutaj wrzucił dwa formaty plików, czyli CSV albo XML. No i dzięki temu będziemy mogli albo wczytywać dane z CSV, albo e, z XML. Dzieje się to później w taki sposób, że mamy zdefiniowane repozytorium o nazwie baby names repository. No i Jędrzej tutaj dodał tylko jedną metodę findAll, czyli metoda, która zwraca obiekty babyNames names. Z jakiegoś źródła. To jest interfejs, definiuje nam tylko kontrakt. Tutaj ta adnotacja repozytorium nie ma większego znaczenia. Na podstawie interfejsu Spring nie tworzy binów, więc czy tam adnotacja tutaj będzie, czy nie, to jest ewentualnie dodatkowa informacja, tylko dokumentująca. OK, spójrzmy na tę klasę Baby Names w takim razie. To jest jakiś model danych. Tutaj widać, że Jędrzej używa Lomboka, nie lubi generować getterów, setterów i konstruktorów. Jak najbardziej jest to ok. Tutaj mamy Enuma. Widać, że Jędrzej zdecydował się wczytywać wszystkie informacje z pliku, nie tylko te rzeczy, które były potrzebne, czyli de facto płeć, imię i ilość urodzeń, ale także tutaj jest etniczność matki. Też jest to jak najbardziej OK. Dzięki temu można wyciągnąć w przyszłości dodatkowe statystyki na podstawie tego, co znajduje się w pliku. Mamy tutaj Enuma, która określa płeć. Wszystko jest OK. Tutaj Andrzej używa Integera. Zakładam, że z tego powodu, że założenie jest takie, że tam mogło być na przykład 0. No, i to jest też ok. Jeżeli korzystalibyśmy z Hibernate'a, to wtedy też zawsze staramy się używać integera, a nie INTA, bo dzięki temu jesteśmy w stanie reprezentować sytuacje, kiedy jakiejś wartości nie ma. I teraz tak, wróćmy do repozytorium. Repozytorium ma dwie implementacje. CSV repozytory. Widać tutaj, że jeżeli aplikacja jest uruchomiona w profilu CSV, to e, Spring utworzy właśnie bina tego typu. Natomiast jeżeli uruchomimy aplikację z innymi profilami. Z profilem testowym to bierzemy implementację in-memory repository. Zakładam, że ona jest wykorzystywana w testach. XML repository, czyli jeżeli chcielibyśmy wczytywać dane z pliku XML. Tutaj te anotacje repository już jak najbardziej muszą być, bo na podstawie tych klas Spring będzie tworzył odpowiednie obiekty. Tutaj widać, że IntelliJ coś podpowiada. csv to builder, to jest jakaś klasa. Też tutaj Jędrzej wykorzystuje bibliotekę OpenCSV. Zakładam, że to jest jakaś klasa generyczna. Tak, więc tutaj wypadałoby dodać jeszcze dodatkowy parametr. Skoro wczytujemy babynames.csv, co to jest to babynames.csv? To jest taka dodatkowa klasa modelu danych. Tutaj widać, że mamy w tej bibliotece OpenCSV jakieś adnotacje, działa to pewnie podobnie jak przy Hibernate, szczerze więc nigdy nie korzystałem z tej biblioteki, więc Zgaduję trochę, no ale wygląda to tak, że te adnotacje działają jak w Hibernate'cie, czyli oznaczamy pola i dzięki temu wskazujemy wartość, z której kolumny w pliku CSV ma być przypisywana do tworzonego obiektu. Skoro to tutaj tworzymy, to jeszcze tutaj przydałoby się dodać ten parametr generyczny, wtedy IntelliJ nie będzie nam tutaj krzyczał, że coś mu się nie podoba. Ok, no i tutaj mamy CSV repository, tam była tylko jedna metoda find all, z tego co pamiętam find. All tutaj się sprowadza do read file. Bardzo fajnie, że tutaj metody są prywatne, mamy enkapsulację, nie chcemy na zewnątrz pokazywać, że to CSV repository coś robi pod spodem. Bo jeżeli ktoś korzysta z tej klasy, to powinno go interesować przede wszystkim to, że mamy spełniony kontrakt z, z interfejsem, czyli mamy tutaj tą metodę find. All, a to jest jakiś tam nasz na szczegół implementacyjny. OK. Tutaj mamy wyjątek obsłużony w taki e, sposób. Zastanowiłbym się nad tym, czy nie opakować tego IO Exception w wyjątek niekontrolowany. E, możliwe, że tutaj by zadziałało coś takiego jak throw new unchecked IO Exception i rzuciłbym ten wyjątek wyżej. E, dzięki temu oprócz tego, że zalogujemy ten wyjątek w tym miejscu, to będziemy w stanie e, użytkownik gdzieś tam wyżej w aplikacji też e, Podać informację, że coś poszło nie tak, bo tak naprawdę tutaj zalogowanie tego błędu no to jest jego zignorowanie. I tak naprawdę tutaj, jeżeli wystąpi jakiś wyjątek, no to zwrócona zostanie pusta lista. Dokładnie, zostanie zwrócona pusta lista. A tak naprawdę nie powinna być zwrócona pusta lista, bo coś poszło nie tak, więc powinien użytkownik zobaczyć komunikat z tym, że coś się nie udało. Dobra. Mamy repozytoria, gdzie te repozytoria są wykorzystywane. Przejdźmy sobie tutaj do repozytory. Mamy jakąś fasadę. Fasada to jest taka klasa, która tutaj wykorzystuje repozytorium. No i tutaj Jędrzej zdecydował się ukryć wszystkie rzeczy, które były wymagane w zadaniu, z tego co widzę. Nie będziemy wnikali do końca w to, w jaki sposób tutaj realizowane są poszczególne rzeczy. Widać, że Jędrzej wykorzystuje strumienie możliwości Java 8, super. Zobaczymy, czy wyniki będą poprawne natomiast. Wykorzystywane jest tutaj wstrzykiwanie zależności gdzieś zakładam. Mamy baby names repozytory, czy tutaj mamy jakiś konstruktor? Ach, mamy tutaj args-konstruktor, czyli anotację z Lomboka, OK. Tutaj jedno czego nie rozumiem, Jędrzej zdecydował się nie używać annotacji serwis, na przykład, albo komponent, które mamy do dyspozycji w Springu, czyli Spring nie utworzy nam bina na podstawie tej klasy, dzięki czemu, jeżeli mamy tutaj kontroler, to Jędrzej tworzy ten obiekt ręcznie. No i teraz. Trochę nie rozumiem tego podejścia. Bo generalnie fasadę tworzymy po to, żeby to się stało nasze API w aplikacji. I później z, tego, z tej fasady chcemy korzystać w innych klasach, więc. Trochę to mi się kłóci z tym, że musimy tutaj w kontrolerze znowu sięgać po repozytorium, żeby je powiązać z tą fasadą. No ale jeżeli, Andrzej, oglądasz ten film, zakładam, że jest jakieś uzasadnienie tego, że rozwiązałeś to w ten sposób. Fajnie, jeżeli podzielisz się w komentarzu, dlaczego zrobiłeś to akurat tak. Jeżeli to byłaby rozmowa kwalifikacyjna, to też zadałbym dokładnie takie same pytanie. No dobra, no i skoro już. Wyszliśmy z tej fasady, tutaj ta fasada tak jak wspomniałem z tego co widzę realizuje po prostu poszczególne podpunkty zadania, no to fasada jest ostatecznie wykorzystywana w kontrolerze, Jędrzej korzysta tutaj ze Spring MVC, czyli ten kontroler jest w tym przypadku restowy, będzie nam zwracał zakładam json z wynikami, które otrzymamy z fasady. Dobra. Czy tutaj coś się niezwykłego dzieje? Tutaj mamy adresy URL, pod, którymi będą dostęp, pod którym będą dostępne wyniki. Z fasady pobieramy sobie poszczególne rzeczy. Ok. Czy coś tutaj jeszcze pominąłem? Tutaj mamy Babynames CSV, czyli ta dodatkowa klasa używana przez bibliotekę OpenCSV. Tutaj jeżeli wczytywalibyśmy dane z pliku XML, to widzę, że jest podobne podejście. Tutaj wykorzystywane są rzeczy z Jaxb. Zakładam, że tutaj mamy też w konfiguracji JAVA 18 Jeżeli mielibyśmy JAVA 11, to tutaj potrzebna byłaby dodatkowa zależność do Jaxb, ponieważ w Java 11 zdecydowali się usunąć wszystkie rzeczy z Java Enterprise, które były w Java Standard Edition. Dobra, tutaj mamy jeszcze testy. Jędrzej do testów wykorzystuje bibliotekę Spock. I teraz tutaj widać znowu przydatność tego, że repozytorium, repozytorium jest tylko interfejsem. Jędrzej zrobił sobie tutaj takiego mocka, czyli taką, takie sztuczne repozytorium, gdzie ma zahardkodowane pewne wartości. Dzięki temu mamy za każdym razem gwarancję, że wynik testów powinien być taki sam. No i tutaj Jędrzej testuje. Poszczególne rzeczy z zadania zakładam. Spróbujmy sobie uruchomić te testy. Zobaczmy, czy w ogóle przejdą. Jeżeli nie przejdą, to trochę gorzej. Wszystkie testy widzimy mamy na zielono, więc OK. No dobra. Uruchommy tę aplikację i przejdźmy do przedyskutowania wyników. W takim razie tutaj mamy klasę startową. Uruchamiamy program. No, i musimy przejść do przeglądarki. Spójrzmy teraz. Tak, przechodzimy do kontrolera. No, i teraz mamy. Metoda powinna zwrócić 10 najpopularniejszych imion. Zakładam, że porty są domyślne. Ok, wygląda to dosyć dobrze. Chyba nie ma tutaj żadnego sortowania przynajmniej na podstawie tego, jakie jest najpopularniejsze imię, przynajmniej najpopularniejsze imię, które mi wyszło, to tutaj ewentualnie jest sortowanie w kolejności rosnącej. Do tego dojdziemy za moment. Dalej mamy trzy najpopularniejsze litery i tutaj ilość wystąpień. Mam małą uwagę. Wszystko sprowadza się do tego, jak w jaki sposób zinterpretowana jest treść zadania. Jędrzej pytał nas o to na Facebooku i generalnie znowu, jeżeli to byłaby rozmowa kwalifikacyjna, nie miałbym z, pro... nie miałbym z tym problemu, jeżeli Jędrzej by uargumentował ten wynik, który się tutaj pojawi. Natomiast bardziej w treści tego zadania chodziło mi o to. Że mamy wyświetlić trzy najpopularniejsze litery wraz z ilością imion. E, ilość imion oznacza, ile, e, ile unikalnych imion męskich i żeńskich, rozpoczynających się na daną literę, e, było wśród najpopularniejszych imion rozpoczynających się daną, daną literą. Brzmi to dosyć skomplikowanie, ale może e, zaglądając do pliku CSV, e, najpierw musieliśmy zliczyć ilość e, urodzeń na daną literę. Potem na podstawie tego brać unikalne imiona, czyli jeżeli Morgan się pojawia w tym pliku na przykład 10 razy, to i tak zliczamy to tylko raz. Więc nie chodziło mi tutaj o ilość urodzeń, tylko o ilość imion. Ale to szczegół, i tak jak mówię, to zależy od, interpreta od interpreta interpretacji zadania, więc też jest to ok. Tutaj spójrzmy na najpopularniejsze imię żeńskie. No i Jędrzejowi wyszło, że to jest Oliwia. Chciałbym Wam pokazać w Excelu, że no nie do końca jest to prawda. W Excelu zaimportowałem sobie te dane, które znajdowały się w pliku CSV. No i teraz, jak sprawdzić, czy ten wynik jest poprawny? Ja wiem, że M jest wynikiem poprawnym, przynajmniej według moich obliczeń, według tego, co pokaże nam za chwilę Excel. Na początku zamienimy sobie wszystkie imiona na małe litery. Tutaj wielkość liter ma znaczenie. Bo tak jak we wcześniejszym rozwiązaniu pokazywałem, że niektóre imiona były zapisywane kapitalikami, niektóre rozpoczynały się wielką literą, a reszta jest zapisana normalnie, tak jak tutaj mamy na początku. Dobra, no i teraz tak. Zobaczmy, jeżeli imię jest równe Oliwia, no to weźmiemy sobie ilość urodzeń, a jeżeli to nie jest Oliwia, to zero. Tutaj jeszcze if. Spropagujmy to sobie. Zobaczmy, ile jest Oliwii. 2248 uro... takich dzieci było o takim imieniu. Drugie, drugie imię, które nas interesuje, to sprawdzamy, czy jakieś imię jest MOM i znowu, jeżeli tak, to bierzemy ilość urodzeń, a jeżeli nie, to po prostu 0. I też obliczmy sobie tutaj sumę. No i widać, że w przypadku Emmy mamy 2323 urodzenia, a w przypadku Oliwi 2248. Z tego, co sprawdzałem, nie było żadnego chłopca o imieniu Emma, nie było żadnego chłopca o imieniu, imieniu Oliwii, więc to na pewno nie jest problem. Jeżeli miałbym szukać problemu, to w pliku tym oryginalnym imię Oliwia pojawia się jako pierwsze. W tym pliku CSV, więc e, prawdopodobnie może mieć to jakiś związek z tym, że akurat Jędrzejowi wyszedł taki wynik, natomiast nie jest on poprawny. Ok, może jeszcze nawiązując do tego pytania Tomka, w jaki sposób napisać ten kod, żeby był uniwersalny, no to jeżeli chcielibyśmy wczytywać dane w różnych formatach, czyli albo XML, albo CSV, albo JSON, bo na stronie też były dane w takim formacie, no to przede wszystkim tak jak Andrzej tutaj zrobił, powinniśmy zacząć od tego, że Definujemy interfejs do wczytywania tych danych. Tutaj tak naprawdę Jędrzej traktuje trochę te pliki CSV albo XML jako pewne źródło danych, pewną bazę danych, z których są wyciąga wyciągane informacje. To jest dosyć podobne do tego jak w Springu pracujemy na bazach relacyjnych, wykorzystując Spring Data. I mając taki interfejs. Możemy zdefiniować kilka implementacji tego interfejsu, czyli zdefiniować sobie CSV repozytory, XML repozytory, moglibyśmy mieć jeszcze JSON repozytory, i później, w zależności od tego, skąd chcemy wczytywać dane, no to na jakimś poziomie wyżej, w innej klasie, w tym przypadku w Fasadzie, tutaj posługujemy się interfejsem. Tak naprawdę dajemy dzięki temu możliwość osobie korzystającej z tej klasy, z której implementacji tego interfejsu dana osoba chce korzystać. Dobra, no i jeżeli Jędrzej masz tutaj jakieś jeszcze uwagi, sugestie, śmiało pisz w komentarzu do tego filmu. Postaram się do tego odnieść. Kolejne rozwiązanie podesła Łukasz. Przejdźmy do omówienia. Zacznijmy od modelu danych. Mamy klasę Name. Tutaj widać, że Łukasz podszedł do tego tak, że nie wyciąga z pliku CSV wszystkich rzeczy, tylko te, które są mu potrzebne. Jak najbardziej jest to OK. Widzimy, że płeć jest reprezentowana jako enum. Jest tutaj dodatkowa metoda, która konwertuje stringa na odpowiednią wartość. Tutaj płeć jest chyba zapisywana w taki sposób, że jest zapisywana kapitalikami, więc tak naprawdę ta metoda nie jest tutaj potrzebna. Można zapisać po prostu gender.valueOf. No, i będzie miał to taki sam skutek. Chyba, że jest to gdzieś wykorzystywane. Zaraz do tego dojdziemy. Ach, już podejrzewam, że może to być gdzieś w strumieniach wykorzystywane. No, chociaż nieważne. No dobra, idźmy dalej. Mamy klasę NamesReader. I teraz co robi ta klasa? NamesReader, nazwa sugeruje mi, że tutaj będzie jakiś odczyt, ale tutaj widzimy, że dzieje się dużo więcej rzeczy. Mamy pobieranie. Ilości, ilości, najlepszych imion, najbardziej popularnych zakładam. Tutaj mamy według płci pobierane najpopularniejsze imiona. No i trochę mi się nie podoba to, że nazwa klasy sugeruje, że będziemy mieli tutaj odczyt, więc ta metoda do odczytu jest tutaj jak najbardziej ok, Ale te pozostałe metody raczej wydzieliłbym gdzieś na zewnątrz. No dobra, no to zacznijmy tutaj po kolei. Ja znowu dodałem sobie plik testowy. Podmieniłem tutaj nazwę. Warto, w przypadku takich metod, nie hardkodować tutaj tych nazw, tylko zamiast tego zdefiniować sobie tutaj dodatkowy parametr, file name, i tym file name się tutaj posługiwać. Dzięki temu. Ta metoda jest bardziej uniwersalna, moją, można ją używać do odczytu różnych plików, a w takim przypadku przywiązujemy się do tego, że ta, ta metoda służy do odczytu tylko i wyłącznie tego pliku CSV. No ale na razie zostawmy to w ten sposób. Trochę za dużo tutaj tych wszystkich enterów. Zwróćcie uwagę, że używam trochę większej czcionki, żebyście wszystko dobrze widzieli. No i w szczególności w takiej sytuacji te entery sprawiają, że po prostu na ekranie mieści nam się dużo mniej kodu. No z tego samego powodu w Javie stawiamy klamry w tym miejscu, a nie w tym, tak jak robią to na przykład ludzie w C Sharpie. Dzięki temu oszczędzamy dużo miejsca na ekranie i więcej kodu jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. Dobra, jak wygląda wczytywanie pliku. E, tutaj Łukasz stworzył sobie buffer redera, Ok. E, jakaś zmienna pomocnicza do odczytu. Dochodzimy do końca pliku, dzielimy po przecinku, bo separatorem w tych plikach CSV jest przecinek. Tutaj tak. Zamieniane są kolejne rzeczy. To mi się bardzo podoba. E, tutaj Łukasz uwzględnia ten fakt, że. Właśnie imiona mogą za być zapisane albo w taki tradycyjny sposób, albo zapisane kapitalikami. No i to, co Łukasz tutaj robi, to zamienia sobie pierwszą literę imienia, którą wczytał, na wielką, niezależnie od tego, jaka była, a później resztę zamienia już na małe litery. No i to jest bardzo ok. Dzięki temu nie będziemy mieli przekłamanych wyników. Okay. Na końcu tworzony jest obiekt Name, gdzie on trafia do Names. Names to jest lista wszystkich imion. Dobra, to, co mi się tutaj średnio jeszcze podoba, to tak. Jeżeli używamy Java 7, no to mamy tak, Buffered readera, zamiast zamykać ręcznie, możemy tutaj pewnie automatycznie nawet zrobić coś takiego, że zamieniamy to sobie na try with Resources. Tutaj to możemy usunąć. To możemy też usunąć. To też sformatujmy i dzięki try with resources nie musimy tego close wywoływać ręcznie. OK. Co można byłoby tutaj zrobić jeszcze inaczej. Jeżeli lubimy strumienie wprowadzone w Java 8 to zamiast pętli można to zapisywać ciut inaczej. Konkretnie tutaj ignorujemy sobie pierwszy wiersz. To jest OK bo musimy pominąć to co znajduje się w nagłówku. Ale zamiast pętli można zapisać reader.lines. To jest taka metoda wprowadzona w Jawie 8, która zwraca. Spójrzmy jeszcze raz. Zwraca nam strumień stringów, czyli strumień kolejnych wierszy w tym przypadku w pliku, i potem możemy sobie tutaj robić operacje mapowania albo jakieś inne rzeczy, które, które są nam w danym momencie potrzebne. No ale zostańmy przy tej wersji, którą tutaj ukaż zaproponował. Ten blok catch też zastanowiłbym się, czy go zapisywać w ten sposób. Raczej bym sugerował rzucić ten wyjątek po prostu wyżej, bo znowu obsługa wyjątków w taki sposób to jest tak naprawdę zignorowanie problemu. Jeżeli coś poszłoby nie tak, wyobraźmy sobie, że korzystamy z Photoshopa, w konsoli wyświetla się stack trace, ale operacja, którą wykonywaliśmy, się nie powiodła, no więc trochę słabe user experience. Lepiej jest ten wyjątek rzucić wyżej. I obsłużyć go tam, gdzie ta metoda jest wywoływana, czyli albo w mainie, albo gdzieś w innych metodach, które z niej korzystają. Dobra. Tutaj znowu trochę niepotrzebnych enterów. Jeżeli korzystacie ze strumieni, to polecam też formatować kod w taki sposób, że wywołujecie sobie strumień, czyli w tym przypadku Łukasz pobiera listę wszystkich imion, zamienia to na strumień, i potem Kolejny łańcuszek tego, co robimy, zapisujemy już w taki sposób, dosyć łatwo się to czyta, dzięki temu mamy read all names, mapujemy to na get literal, cokolwiek to jest, get literal to jest nazwa po prostu, czyli imię, które zostało wczytane, tutaj odsiewamy duplikaty, i zbieramy to z powrotem do listy. Tutaj IntelliJ nam nawet sugeruje pewne rzeczy, jeżeli IntelliJ coś wam podświetla na żółto, zawsze warto na to kliknąć i skrót Alt Enter albo Option Enter na Macu. No i tutaj sugestia jest, żeby zamienić to wyrażenie lambda na referencję do metody. Generalnie referencje do metody są trochę bardziej czytelne, chyba że dla was akurat nie są. Generalnie starałbym się używać właśnie takiego zapisu zamiast wyrażeń lambda. Dobra. Spójrzmy na kolejną metodę, sum names by gender, czyli e, sumuj imiona po płci. Zakładam, że to będzie e, imię i ilość wystąpień. Create pairs name out of specified gender, sum of counts, ok, ilość wystąpień. No dobra, no i teraz tak, tu jest mapa, tutaj jest jakiś if i if, w if jest sprawdzamy, jeżeli imię jest już w mapie, to, je, to podmieniamy wartość, jeżeli go nie ma, to je dodajemy. Zamiast tego ifa w mapach jest bardzo wygodna metoda merge, czyli połącz, która robi właśnie dokładnie to, co robi ten if, czyli zamiast całego tego ifa można by zapisać coś takiego names.map.merge. Tutaj wstawiamy klucz, czyli to będzie ten literał. Dalej mamy co? Dalej mamy name.getCount. No, i jeżeli taka wartość już istnieje, jeżeli taka wartość nie istnieje, to zostanie po prostu wstawiona. Natomiast jeżeli już istnieje, to chcielibyśmy zsumować ten kolejny count do czegoś, co już w mapie było, i tutaj możemy skorzystać z referencji do metody integer. Musimy tutaj zapisać generalnie wyrażenie lambda, które będzie funkcję, która będzie spełniała taką sygnaturę. Mamy dwie wartości i na końcu mamy a plus b. I tutaj mamy drugi argument w mapie typu int, więc z tego powodu tutaj możemy użyć takiego wyrażenia lambda. To wyrażenie lambda musi być zgodne z tym, co jest wartością w naszej mapie. Zamiast tego zapisu można użyć referencji do metody integer sum, która po prostu zwraca sumę dwóch liczb, i dzięki temu ten zapis stałby się trochę krótszy. OK. Tutaj, jeżeli to mamy w ten sposób, to nawet moglibyśmy jeszcze. Dodatkowo chyba tak to skrócić, dużo czytelniej. No dobra, przywróćmy to co było, żeby nie było, że wyniki, które wychodzą, zepsuły się przeze mnie. Tutaj IntelliJ nam sugeruje, że te metody niepotrzebnie są publiczne. Jeżeli z jakichś metod korzystamy tylko w ramach danego pakietu, tutaj mamy tak naprawdę wszystkie klasy bez żadnych pakietów, no to mogą być private albo package private i generalnie dobrym praktyką jest nieużywanie public, jeżeli nie jest to potrzebne. Generalnie polecam wam wychodzić z takiego założenia, że na początku klasa nie powinna być publiczna, metody wszystkie najlepiej robić prywatne. Dopiero jeżeli musicie je wywołać w innym miejscu, to dopiero się zastanówcie, jaki specyfikator dostępu tam dodać. OK. No i teraz coś jeszcze. Tutaj mógłbym się czepiać tego, że skoro metoda nazywa się getTop albo generalnie get cokolwiek, no to skoro ta metoda zwraca, nazwa sugeruje, że ta metoda coś zwraca, no to nie powinna wyświetlać. A raczej powinna działać w ten sposób, że ona zwraca wynik, czyli w tym przypadku streamSortedLimitForEach, each no właśnie. No i tutaj nie zwracalibyśmy, właściwie nie wyświetlalibyśmy wyniku, tylko byśmy sobie zrobili coś takiego, że to będzie wynik tej metody, make bla bla bla. No i ta metoda zwracałaby nam strumień e, takich wyników map entry, w których mamy stringi integer i dopiero gdzieś poziom wyżej zajmujemy się tym, żeby to wyświetlać. Dlaczego to jest e, lepsze rozwiązanie? No, to jest aplikacja konsolowa. E, I jeżeli zapisujecie to w ten sposób, że to jest void, tutaj macie system outprint LN. No to żeby przerobić tę aplikację na aplikację na przykład w JavaFX albo jeżeli chcielibyście ten kod przenieść sobie do aplikacji w Springu, no to czeka was dosyć dużo pracy, bo musicie wszystkie te forice właśnie powyrzucać, musicie pozamieniać typy metod. Jeżeli zrobilibyście to od razu, a wyświetlaniem byście się zajęli w, na poziomie wyższym, no to od razu kod jest uniwersalny. Tutaj podobnie jak wcześniej już pokazywałem, warto jest sobie formatować ten kod w taki sposób trochę lepiej się to czyta niż taki jeden długi ciąg wywołań metod. Dobra. No, i tutaj chyba już więcej nie mamy. Widzimy, że to rozwiązanie jest dużo prostsze, ale nie ma tutaj tak naprawdę żadnego błędu w tym, że nie ma tutaj jakiejś super abstrakcji, nie ma tutaj interfejsów. Generalnie, jeżeli coś się da zrobić w prosty sposób, no to warto od tego zacząć. Potem można sobie tak naprawdę robić jakiś refactoring, ewentualnie dla ćwiczenia, możemy dodać Springa, tak jak Jędrzej. I poćwiczyć różne rzeczy. Tutaj jeszcze jedna rzecz, magiczne liczby. Magiczne liczby to takie, które nie wiadomo, co oznaczają. No i w tym przypadku, jak na pierwszy rzut oka tutaj spojrzymy, no to wygląda to dziwnie. Dlaczego iterujemy od 65 do 90. Zakładam, że tutaj chodzi o liczby od A do Z, ale to bym zapisał w taki sposób. Może start letter równa się A. Tutaj zostanie przypisany do tej zmiennej int wartość kodu unicodu, który reprezentuje znak A. Dzięki temu możemy zapisać, przypisać kara do inta. I dzięki temu tu zapiszemy sobie start letter i to samo z end letter moglibyśmy zrobić. Tym razem tutaj byłoby z. No i teraz, jeżeli taki kod czytamy, to wiemy, że rozpoczynamy od pierwszej litery, kończymy na ostatniej. Robi się trochę czytelniej, jeżeli ktoś pierwszy raz patrzy na taki program. Dobra, spójrzmy jeszcze na wyniki w takim razie. Przejdźmy do maina, znowu te entery. Wszystkie metody są statyczne, wywoływane są tutaj kilka razy. Uruchamiam, aha i tutaj zamieniłem sobie nazwę pliku od razu na ten swój plik, teksto, plik testowy. No i zobaczymy, jakie będą wyniki. Dobra, mamy 10 najpopularniejszych imion. Mamy Charlie 110, John 90. Kolejne rozwiązanie należy do Piotrka. Tutaj mam otwartą klasę Name Class, która reprezentuje model danych. Widzimy, że Piotrek zdecydował się wczytać wszystkie informacje z pliku, nie tylko te, które są wymagane, czyli imię, płeć oraz ilość urodzin. Mamy tutaj kilka konstruktorów. Ciekawe, czy gdzieś one są wykorzystywane wszystkie. Ok, z jakiegoś powodu są. Tutaj używana jest jakaś mapa. Dobra. Ok, tutaj widzimy, że IntelliJ pewne rzeczy nam podpowiada. Przykładowo, jeżeli coś jest podświetlone na żółto, no to możemy na to kliknąć Alt-Enter albo Option-Enter na Maku. No i tutaj nam podpowiada IntelliJ. Można tę pętlę zamienić pętlą e, for each. Generalnie preferowałbym pętlę for each, jeżeli przechodzicie przez całą kolekcję, przeglądacie całą kolekcję elementów. Dodatkowo, jeżeli wrócimy do tej poprzedniej wersji, to tutaj, jeżeli coś jest podkreślone w taki sposób na szaro, to IntelliJ nam sugeruje, że to jest duplikacja kodu w kilku metodach. Skoro coś powtarzamy w dokładnie takiej samej postaci w kilku metodach, no to najlepiej jest to wydzielić do osobnej metody i później skorzystać z tej metody właśnie w tym miejscu. Znowu możemy skorzystać z dokładnie tego samego skrótu, czyli Option Enter albo Alt Enter na Windowsie. Mamy opcję Extract Method. Nie do końca wiem, co tutaj ta metoda robi. Ona. Aha, to jest ten if, z którym się już spotkaliśmy wcześniej, tak naprawdę. Czyli jeżeli w liście jest jakiś element, to sumujemy ilość narodzin z już istniejącym elementem, a jeżeli jeszcze go nie ma, to po prostu go dodajemy. Więc tę metodę moglibyśmy nazwać merge map. No i widzicie, teraz powstała metoda, która wygląda w ten sposób. Tutaj został wydzielony ten if. I dzięki temu tę metodę wykorzystujemy w dwóch miejscach. Unikamy dzięki temu duplikacji kodu. Przywrócę wcześniejszą wersję, żeby nie było, że ja coś zepsułem. Tutaj widać IntelliJ podpowiada też, że nie ma sensu definiować wszystkiego jako publiczne, skoro wszystko znajduje się w jednym pakiecie. Jeżeli nie mamy w programie pakietów, bo tutaj w tym programie to było na tyle proste albo może nie, nie musimy mieć tutaj aż takiej dużej separacji klas, żeby wprowadzać dodatkowo pakiety, no to nie warto nadużywać tego słowa public. Warto sobie w Intelliju tak naprawdę przestawić ustawienia, żeby klasy domyślnie nie miały żadnego specyfikatora, w jednym z poprzednich rozwiązań już mówiłem o tym, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to najlepiej zaczynać od tego, że wszystkie rzeczy są prywatne. Dopiero jeżeli nie muszą być prywatne, to zmieniamy specyfikator na bardziej ogólne, czyli package private albo nawet public. Dobra, idźmy dalej. Ta metoda się nazywa, ta klasa nazywa się to map to list. Nie do końca mi mówi, co ta klasa ma robić, ale zakładam, że coś tutaj robimy z mapami i z listami. Są tutaj jakieś metody typu from map to list car, from map to list string. No, dużo lepiej nazywać metody w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, co ta metoda e, zwróci w wyniku, ale w kontekście biznesowym, czyli jeżeli tutaj mamy zliczyć ilość imion e, rozpoczynających się na przykład jakąś literą, albo e, najpopularniejsze chcemy znaleźć najpopularniejsze imię żeńskie, no to lepiej w taki sposób nazywać metody, żebyśmy wiedzieli, co będzie wynikiem tak naprawdę, e, a to są takie nazwy techniczne, które. E, Później e, ciężko czytać i ciężko zrozumieć, co się dzieje w tym e, kodzie. Add name letter to map. Ok, tutaj jest add name to woman map. Tu już jest lepiej. Spójrzmy jeszcze na inne klasy. List of Name. Czym jest list of Name? To jest jakaś klasa testowa, to zaraz do niej wrócimy. Jeszcze tutaj była file read. E, zakładam, że to jest klasa do odczytu pliku. OK. Tutaj zwracana jest po prostu lista. Lepiej jest wracać, posługiwać się interfejsem. Dzięki temu, jeżeli z jakiegoś powodu zdecydowalibyśmy się w przyszłości używać linked list albo innej implementacji, to zawsze mamy taką możliwość. Jeżeli tutaj zwracamy array listę, czyli konkretną implementację, konkretną klasę, no to trochę zamykamy sobie drogę i musimy dokonywać refaktoringu w całym projekcie, żeby, żeby ta zmiana była uwzględniona. Dobra. Fajnie, że tutaj jest wykorzystany try with resources. Tutaj Piotrek nie wykorzystuje żadnych dodatkowych bibliotek, co też jest ok, bo to jest dosyć prosty przykład. Tutaj zamieniany jest przecinek na średnik, a potem jest dzielone tutaj po średniku. To wydaje mi się zbędne. Tutaj m, tak naprawdę moglibyśmy zrobić sobie split po przecinku, bo ani w imionach, ani w etnicz etniczności matki nie będą raczej ani przecinki, ani średniki, więc to można by pominąć. Ewentualnie tutaj można by dodać dodatkowy parametr separator i wtedy ta metoda mogłaby. Używać albo przecinka, albo średnika, dowolnego, tak naprawdę, separatora w pliku CSV, który byśmy sobie tutaj, tak naprawdę, przy wywoływaniu tej metody określali. Oczywiście wracam do tego, co było. Ta metoda bierze kolejne imię z pliku, dodaje je tutaj do listy. Właściwie to nie jest imię, tylko to jest wiersz. Raczej nie używajmy pojedynczych liter do nazywania parametrów i zmiennych. Lepiej byłoby tutaj nazwać. CSV tekst. Dzięki temu wiemy, co oznacza dany argument. Tutaj jedyna rzecz, która może mi się nie do końca podoba, to jest ten blok catch. Znowuż w jednym z poprzednich przykładów wskazywałem ten problem. Zrobienie takiego bloku try catch tak naprawdę sprowadza się do zignorowania wyjątku. W tak prostym programie nie ma to większego znaczenia, ale w ogólności lepiej jest ten wyjątek rzucić po prostu wyżej, i tam, gdzie ta metoda jest wykorzystywana, czyli zakładam, że tutaj w mainie, moglibyśmy dodać blok try catch, w którym obsłużymy ten wyjątek i wyświetlimy komunikat użytkownikowi. Jeżeli to byłaby aplikacja webowa, na przykład tak jak robił to Jęczy, albo nie wiem, mogłaby ta aplikacja być napisana z wykorzystaniem dowolnego frameworka, nawet w JavaFX, no to wyświetlenie tutaj. Błędów konsoli nie sprawia, że użytkownik go w jakikolwiek zobaczy. Użytkownik zobaczy po prostu wynik opracowany na podstawie pustej listy, więc prawdopodobnie będzie, będzie wprowadzony trochę w błąd. Dobrze, spójrzmy dalej. Tutaj jest trochę dziwna rzecz, bo tutaj zakładam, że Piotrek dokonuje sobie jakichś różnych transformacji z jednych kolekcji na drugie. Na końcu są jakieś tutaj sortowania, i tutaj jest przekazywany komparator. Komparatorem jest jedy, jednocześnie ta klasa modelu danych. Raczej starałbym się robić to w ten sposób, że rozdzielałbym klasy komparatorów od klas modelu danych. Ewentualnie ten komparator bym zdefiniował tutaj jako klasę wewnętrzną, czyli mogłoby być na przykład w tym przypadku komparator. Po czym on nam porównuje? On nam porównuje po ilości. Ilości urodzeń. Więc tutaj moglibyśmy nazwać sobie tę klasę NameClass, właściwie NameClassCountComparator albo coś w tym stylu. A tutaj, jeżeli definiujemy jakiś interfejs i sortowanie na poziomie modelu danych, to zdecydowanie polecam raczej tutaj trzymać się interfejsu Comparable. Od Jawy 8 polecam też takie podejście. Że tutaj zamiast takiego komparatora mamy wygodne takie metody do budowania tych komparatorów. No i wywołujemy na interfejsie komparator metodę Comparing. Tutaj mówimy po czym chcemy porównywać, ponieważ mamy tutaj kolekcję obiektów name class, to możemy przekazać referencję do metody getCount. No i efekt jest taki sam, ale mamy tutaj trochę lepszą separację. Nie mieszamy tego właśnie modelu danych z tym, gdzie, gdzie się znajduje komparator. Przywracam oryginalne, oryginalną zawartość. Tutaj jeszcze Piotrek używał takiej ścieżki. Generalnie nie jest to błędem, ale moglibyśmy też to przekazać tutaj jako argument wywołania programu, ewentualnie wczytać sobie jakimś skanerem. Dobra. Ja oczywiście biorę swój plik tekstowy, plik testowy, na którym będzie nam łatwiej zweryfikować wyniki. Dobra. Tutaj przydałoby się tę metodę main też podzielić swoją drogą na trochę mniejsze fragmenty, czyli może jakieś trzy metody. Jedna metoda, która wczytuje jakieś dane, potem dwie dodatkowe, dwie albo trzy metody, które wyświetlałyby te wyniki. Tutaj nie do końca będziemy się zgłębiali w to, co się dzieje, bo jest to dosyć mało czytelne. No ale uruchommy i spójrzmy. Dobra. 10 najpopularniejszych imion: Charlie, John, Michael. Spójrzmy do pliku. Charlie mamy 40, 20, 60, 110, więc tutaj Charlie faktycznie było najpopularniejszym imieniem. Chociaż, znowu, kwestia tego, jak interpretujemy wyniki: czy imię Charlie męskie i żeńskie powinno być traktowane jako jedno, czy nie, tutaj trzeba by to rozpatrzeć. Dalej mamy na przykład Johna. Johna jest 90. A czy mamy jakieś imię, którego jest 60, na przykład jest Mija? No więc widać, że tutaj Piotrek też najwidoczniej uwzględnił to, że mamy imiona zapisane wielką i małą literą, więc też jest OK. No więc tutaj jedynie kwestia interpretacji, czy ten Charlie męski i żeński powinien być rozpatrywany jako jedno, czy nie. Najpopularniejsze imię żeńskie, spójrzmy, mamy Charlie 20, 50, więc jest 70. No to spróbujmy tutaj zrobić tak, żeby Mija miała 80 wystąpień no i zobaczymy tym samym, czy ten Charlie jest traktowany wspólnie, czy też nie. Widać, że tutaj Mija jest najpopularniejsza, więc najwidoczniej Piotrek najpierw sobie odfiltrował imiona żeńskie, a dopiero później na nich pracował, więc. Wynik jest poprawny. Imiona rozpoczynające się od następujących liter są najpopularniejsze. M, J. No i tutaj faktycznie pewnie tak będzie. Chociaż znowu kwestia interpretacji wyniku. W zadaniu mieliśmy ilość imion, a nie ilość urodzeń. A nie liczbę urodzeń. Nie. To kiedy ilość jest? Ilość imion. No dobra. No dobra, więc widzimy tutaj, że mamy 160, 140. No i znowu to jest kwestia interpretacji zadania, czyli w zadaniu było, że powinniśmy tutaj mieć liczbę imion, natomiast tutaj jest liczba urodzeń z danym imieniem. Znowu musielibyśmy przedyskutować to zadanie i generalnie podejrzewam, że to jest kwestia tego jak interpretujemy to zadanie, a nie jest to sam błąd programistyczny. Wróćmy w takim razie jeszcze do tego pliku oryginalnego, zapiszemy sobie tutaj jakieś wyniki, żeby mieć odniesienie do wyników, które mieli inni. List of names, links. tutaj to mieliśmy. OK, 10 najpopularniejszych imion mamy Jacob, Ethan, Matthew. Dobra. Najpopularniejsze imię żeńskie mamy Emma, więc tutaj na przykład porównując z wynikiem Jędrzeja, któremu wyszła Oliwia, widzimy, że mamy tutaj dwa różne wyniki. Emma jest poprawnym wynikiem. No i tutaj kwestia tego, w jaki spos sposób interpretujemy znowu zadanie, ale znowu wynik wygląda OK. No i to tyle. Ostatnie rozwiązanie należy do Tomka. Widać, że Tomek jest też minimalistą, tak jak Grzegorz, z tego co pamiętam, i zdecydował się rozwiązać to tak naprawdę w jednej klasie. Tutaj jeszcze jest klasa pomocnicza, która reprezentuje te dane, które będą wczytane z pliku. OK. Dobra, no to przejdźmy tutaj. To, co się rzuca w oczy, to mamy metodę main, która jest dosyć długa. No, i w związku z tym na pewno da się zrobić tutaj jakiś lekki refaktoring. Przykładowo tutaj zakładam, że każdy z tych bloków, które są oddzielone Enter'ami, no to są właśnie kandydaci do tego, żeby zrobić z tego osobne metody. W IntelliJu można to zrobić w wygodny sposób. Na Macu to jest skrót Option Command M. Na Windowsie niestety nie pamiętam, ale podejrzewam, że coś podobnego. No i tutaj skoro mamy. 10 najpopularniejszych imion, no to możemy e, i te imiona wyświetlamy. Moglibyśmy tutaj tę metodę nazwać Show Most Popular Names. I dodatkowo bym to zrobił jeszcze tak, że oprócz tego, że z tej listy e, statystyk imion wyciągamy najpopularniejsze imiona, no to możemy określić, ile tych imion powinno być. E, dzięki temu, gdzie jest ta metoda, Moglibyśmy dodać tutaj ten drugi parametr, limit, i użyć go tutaj. No i od razu, jeżeli czytamy sobie ten program, nie interesuje nas szczegół implementacyjny, w jaki sposób jest to realizowane, no to dużo czytelniej się robi. Tak samo w tym miejscu. Skoro tutaj jest komentarz, no to zamiast komentarza można było znowu wydzielić to do osobnej metody, metodę nazwać w taki sposób, żeby było jednoznaczne, co ona robi, wtedy komentarze nie są nam potrzebne. Przywrócę poprzednią wersję. Fajnie, że tutaj są używane strumienie. Podoba mi się też to, że plik jest odczytywany tylko raz. Nie zawsze to miało miejsce w poprzednich rozwiązaniach. A w przypadku takiego pliku, który zajmuje tutaj nie za dużo miejsca, bo kilka megabajtów tylko, jest to dużo wydajniejsze niż odczytywanie tego pliku wielokrotnie dla zliczenia każdej statystyki. Tutaj trzeba by też uważać w drugą stronę, jeżeli mielibyśmy bardzo dużo danych, plik zajmowałby kilka gigabajtów. No to też nie do końca nie najlepszym pomysłem jest wczytywanie tych kilku gigabajtów do pamięci i przechowywanie tego w jakiejś kolekcji. Zamiast tego lepiej byłoby to robić jakoś strumieniowo, albo idealnie to byłoby wrzucić to w ogóle do bazy danych i tak naprawdę na poziomie bazy danych zdefiniować sobie jakieś odpowiednie zapytania. Dobra, idźmy dalej. Tutaj tworzymy sobie. Strumień na podstawie wczytanych statystyk imion. Zbieramy je na podstawie pierwszego imienia, i tutaj mamy zliczanie. No i Tutaj wydaje mi się 10 najpopularniejszych imion. Ok. Znowu nie jest tutaj uwzględniana zakładam nigdzie płeć, czyli na przykład, jeżeli mamy to imię Charlie, które jest męskie albo żeńskie, no to kwestia interpretacji tego wyniku. Spójrzmy tutaj jeszcze na imiona żeńskie. Mamy filter name. Ok. Tutaj najpierw mamy filtrowanie imiona żeńskie, więc tutaj wynik powinien być poprawny. Dobrze. I jeszcze tutaj, gdzieś jest ten ostatni wynik. Frekwencji. Map to object. Okej, okay. W newsletterze numer 2, który do Was wysłaliśmy, pojawiło się kilka dobrych praktyk, praktyk związanych ze strumieniami i rzeczami, które wprowadzono w Javie 8. Jedną z bardzo fajnych rzeczy, która tam była, była sugestia, że jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, czyli otwieramy strumień w tym przypadku na liście przetwarzamy ją w jakiś sposób tutaj w tym konkretnym przypadku przetwarzamy ją na mapę. Tak, przetwarzamy ją na mapę i potem robimy coś na entrysecie, który znowu zamieniamy na strumień, no to trochę za dużo rzeczy zaczyna się tutaj dziać i taki fragment, który mamy tutaj moglibyśmy wydzielić znowu do osobnej metody. W tym przypadku tutaj mamy get entries by first Name, coś w tym stylu. I tym sposobem nie mamy takiego ciągu wywołań, że mamy jedną kolekcję, zamieniamy ją na strumień, zbieramy dane, potem znowu zamieniamy ją na strumień, znowu e, używamy jakiegoś kolektora. E, jeżeli zapiszemy to w ten sposób, znowu dzięki jakimś znaczącym nazwom metod e, będzie to czytelniejsze. Dodatkowo tutaj pewnie dałoby się to wydzielić do osobnej metody. Wyświetlanie moglibyśmy sobie oddzielić do jeszcze innej metody, więc nie bałbym się tego. Właśnie zapisywać w taki sposób. Dzięki temu, że kod jest podzielony na mniejsze fragmenty, dużo łatwiej znaleźć jest później potencjalne błędy, bo wiadomo, tak naprawdę, gdzie ta przyczyna błędu najprawdopodobniej występuje. Jeżeli mamy taki długi ciąg wywołań tutaj metod, no to musimy trochę wczytać się w ten kod dużo głębiej, żeby zrozumieć, jaka była intencja autora. Tutaj podobnie też mamy te, tę samą sytuację, czyli tutaj mamy Jeden strumień, potem drugi strumień, ale poza tym wygląda OK. Zobaczmy wczytywanie z pliku. Tutaj też nie wykorzystuje Tomek żadnej biblioteki, robi to ręcznie, co jest jak najbardziej OK w takim typowo algorytmicznym w zasadzie zadaniu. OK, tutaj jest buffer reader, pomijamy pierwszy wiersz, dzielimy sobie te informacje, tworzymy obiekt. Dodajemy do listy, i tak dalej. Kwestia obsługi wyjątku o tym już wspominałem kilka razy, no ale tutaj, skoro to jest wszystko w jednej klasie, no to tak naprawdę niewiele tutaj jesteśmy w stanie zrobić. Dobra. Tutaj jest pomijany pierwszy wiersz, więc w swoim pliku tekst testowym mam nagłówek. Wszystko jest ok, dobra. No to zobaczmy, jak będą wyglądały wyniki. Ok, najpopularniejsze imię wyszło nam Mia, Mia, Mia występuje 80 razy, natomiast Charlie niezależnie czy je liczymy razem czy osobno mamy 70, 70. Tutaj na drugim miejscu wyszedł nam Michael. Michael Michaelów ilu mamy? Michaelów mamy 60, e, więc możliwe, że wynik jest poprawny, ale nie posortowany. Spójrzmy tutaj jaki typ kolekcji używa Tomek. 10 najpopularniejszych imion. E, to jest map entry i iterujemy po entry secie collect, ok, no tutaj nie są te wyniki posortowane, można by tutaj jeszcze gdzieś po drodze chyba zrobić sorted, jakśmy to zapisali, comparator, comparing, właściwie nie, tam chyba musielibyśmy zapisać map.entry i tutaj chyba mamy comparing by value i dzięki temu mielibyśmy posortowane wyniki w kolejności rosnącej. Map Call doesn't depend. OK, więc to, że sobie posortujemy, to w sumie i tak nam nie daje, bo zbieramy to do mapy. Hmm. Czy tutaj moglibyśmy coś zrobić? Musielibyśmy wyciągnąć, tak naprawdę, chyba wartości, bo mapy nie możemy za bardzo posortować. OK, no więc kwestia sprawdzenia, czy te wyniki są poprawne. Jeżeli nie są posortowane, możliwe, że ten wynik jest OK. Dalej mamy najpopularniejsze imię żeńskie. Spójrzmy. Mamy Charlie 20, Charlie 50, więc mamy ich 70, a tutaj mamy Mije 80. Więc widać, że ten wynik nie jest do końca poprawny, ponieważ tutaj jeszcze najwidoczniej jest brano Charlie jako imię męskie dodatkowo. Zobaczmy na wynik, jeżeli zmienimy to. Znowu mamy Charlie, ile jest tych Charlie? Chyba mamy 10, 20, więc mamy 30. 30 plus 50 to jest 80. No to spróbujmy mi je na 90 zmienić w takim razie i zobaczymy, czy teraz to pomoże coś. Nadal wychodzi Charlie, więc no coś ewidentnie jest tutaj nie do końca tak. Najpopularniejsze imiona. No, i tutaj jest ten wynik, o którym mi tak naprawdę chodziło, czyli zliczenie ilości imion. No i tutaj widzimy, że jest ten wynik, o którym mi tak naprawdę chodziło, czyli zliczenie liczby imion, liczby, tak, liczby unikalnych imion, a nie liczby urodzeń dzieci o takich imionach. Sprawdźmy tutaj jeszcze. C występuje 5 razy według. Tego programu, no i mamy Charlie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i nie do końca jest to ok, bo można tutaj interpretować wynik w taki sposób, że albo będziemy mieli cztery wystąpienia, e, albo trzy, w zależności od tego, czy męskie i żeńskie trakt, e, imię Charlie traktujemy w ten sam sposób, no ale na pewno nie pięć. To jest zliczenie, w ilu wierszach to imię się pojawiało ale duplikaty powinny być tutaj odsiane. Więc przykładowo jeżeli zduplikuję ten wiersz jeszcze kilka razy, to zobaczmy jakie będą wyniki. No właśnie. Więc tutaj cały czas to jest jedno, cały czas to jest jedno imię. To jest imię żeńskie, Charlie, więc nie powinno być zliczone tutaj kilka razy. Ogólnie program napisany poprawnie, tak jak mówię tutaj przede wszystkim można by się skupić na tym, żeby wydzielić sobie jakieś dodatkowe metody. Piszemy w Java, nie bójcie się tego, żeby nazywać metody w opisowy sposób i przede wszystkim nie, twórz, nie bójcie się tworzyć nowych klas, nowych metod. Java jest językiem obiektowym, gdzie tutaj wszystko jest dosyć rozwlekłe No i można to traktować zarówno jako zaletę, jak i wadę, no ale myślę, że więcej korzyści to daje niż, niż strat, szczególnie jeżeli korzystamy z IntelliJ albo innych narzędzi.